Cześć, witam wszystkich, Daniel z tej strony, więc pytanie, gdzie się podziewam? Ostatnio na Instagramach czy na Facebooku jest pytanie, gdzie ja się podziewam, gdzie są filmy, czy wrócą filmy? Na livestreamach, oho, właśnie na livestreamach, zaraz wam powiem. Też pojawia się pytanie, czy wrócę do nagrywania filmów na tym kanale, czy już kompletnie wszystko zamknąłem, czy dalej prowadzę podopiecznych, czy dalej trenuję. Dzisiaj dla ciekawskich odpowiem na to pytanie, jak wygląda moja dieta, jak wygląda mój trening, czy dalej trenuję, dlaczego zrobiłem przerwę i kiedy wrócę do nagrywania tych filmów. Więc ci, co nie wiedzą, ja mam drugi kanał, nazywa się Alsquad Games i tam się poświęciłem na ten moment w 100%, aby zrealizować pewną aspirację i marzenie właśnie związane z graniem. Nie tyle co graniem we wszystko, ale graniem na przykład w Call of Duty i Warzone'a, co grałem od, można powiedzieć, dziecka, od jakiegoś czasu już bardziej regularnie i turniejowo, że tak powiem. Więc tam to się kręci i na dodatek mamy tam 11534 subskrypcje i co każdy 1000 subów robimy przedłużonego live'a na tamtym kanale i na tym live'ie właśnie udostępniam program treningowy Alsquad na 3 i później kolejne 3 miesiące kompletnie za darmo jako prezent dla was, więc jeżeli chcecie mieć dostęp do takiego programu i chcecie jak najszybciej, żeby ten live był, żebyście mogli po prostu skorzystać z tego planu, o czym oczywiście poinformuję was też na tym kanale, no to lećcie na ten kanał, na dole macie w opisie lub w pierwszym komentarzu link do tego kanału, dajcie tego suba i zobaczymy, ile subów jesteśmy w stanie zrobić właśnie dzięki tylko temu filmikowi. I wracając do tematu tego, co się u mnie dzieje, słuchajcie, ja przez pewien czas miałem taką przerwę od treningu, bo ja się zmęczyłem. 10 lat notorycznego trenowania i pilnowania diety, troszeczkę mnie to wymęczyło. Jedno dziecko, później drugie dziecko i jakoś się tym tematem wypaliłem. Tematem i trenowania i pilnowania diety notorycznie, ale też tematem, a raczej aspektem bycia wzorem do naśladowania na social mediach. Dlatego też niektórzy z was widzieli, że praktycznie nic nie dodaję na social media, bo też mnie to trochę zmęczyło, że cały czas trzeba coś dodawać, cały czas trzeba pokazać się z jakiejś tam strony, pokazać, że się trenuje, pokazać się, że się osiągnął jakiś sukces, pokazać się, że się wyjechało gdzieś i szczerze mówiąc wolałem mieć to wszystko dla siebie. Więc social media tak naprawdę dla mnie nie istniały. Zrobiłem sobie niemałą przerwę od treningów, od trzymania diety. Wiadomo, że trochę forma spadła, ale jakoś się tym nie przejmowałem, bo oczywiście mam w małym palcu wiedzę, jak do tej formy wrócić. No i właśnie do tej formy sobie wracam też powoli. Oprócz tego musiałem też naprawić moje zdrowie, a raczej dojść do pewnych wniosków, dlaczego coś tam nie stykało. Mam tu na myśli pewien problem ze swędzeniem, o którym niektórzy wiedzą, że jak mi się tylko zrobi cieplej, albo zacznę trenować, albo się zestresuję, to mnie zaczyna swędzić głowa, tutaj i tak dalej. Wiem, że wielu z was ma podobny problem. Oprócz tego miałem też niemały problem z łupierzem, więc musiałem to po prostu jakoś wyjaśnić, bo to bardzo mi przeszkadzało w treningach i zniechęcało mnie do treningu, bo każda aktywność kończyła się swędzeniem, drapaniem się i praktycznie to było bardzo, bardzo niewygodne. I teraz poniekąd powoli mi się udaje po prostu to naprawić. Zmieniłem trochę dietę, zrezygnowałem w 100% praktycznie ze pszenicy, zmniejszyłem ilość ogólnie węglowodaną, jem głównie mięso, warzywa i owoce i naprawdę fajnie mi to służy. Ale to jest mój eksperyment, oczywiście ja nie sugeruję, że ta dieta jest najlepsza i wy jej powinniście, jakby powinniście się jej stosować, bo tak nie twierdzę. Nie twierdzę, że nie powinniście jeść mąki i tak dalej, po prostu to jest dieta odpowiednia na ten moment dla mnie. No i przy okazji jeszcze wróciłem właśnie do takich regularniejszych treningów, aby właśnie wrócić do formy i pojawić się już na tym kanale z pełną formą, a nie wejść na kanał i mówić: wracam do formy, ratatatatata, robię kolejny film o tak naprawdę niczym. Więc no, ja się zmęczyłem faktem, że cały czas się goniło content i powtarzało cały czas te same tematy, które już były wałkowane na moim kanale i na kanale innych osób, które aktualnie robią fenomenalną robotę. I ja tak naprawdę nie mam najmniejszej ochoty wchodzić i powielać te informacje, bo wszyscy wiemy, jak działa hipertrofia, wszyscy wiemy, jak działa spalanie tłuszczu. Jedyne, co ja mógłbym więcej zaoferować, to jakieś fajne sposoby na trenowanie, fajne treningi domowe, z którego ja byłem zawsze znany. Jakiś fajny trening 15-minutowy, 20-minutowy, 30-minutowy na spalanie i na budowanie, strata tata, a nie jakieś tam dodatkowe wskazówki, które tak naprawdę już wiadomo, bo ponownie są dobre kanały, które cały czas o tym mówią. Więc jeżeli ja się zastanawiam nad powrotem na ten kanał i robieniem jakiegoś kontentu na ten kanał, to prawdopodobnie będzie to vlogowanie, może przez pierwszy okres będzie to vlogowanie, opowiadanie o całym moim procesie trenowania, jak ja trenuję, jak ja godzę treningi razem z byciem
ojcem dwójki dzieci i mężem i live streamerem i twórcą kontentu Warzone'a i Call of Duty i robieniem innych rzeczy. No i jak wygląda moja dieta, jakie są moje korzyści, jakie mogą być ewentualne niekorzyści takiej diety i może po prostu zacznę z vlogowaniem. Nie teraz, może w przyszłości niedalekiej, kto wie, na razie nie chcę nic obiecywać, a później wejdę z tematem może w jakieś serie treningów, programy treningowe. Taki mam mały pomysł, który mi tu świta, ponieważ na ten moment aktualnie skupiam się w 100% na robieniu kontentu Warzone'owego, graniu właśnie w Call of Duty, w Warzone'a i szykowaniu się na turnieje, które niebawem będą się szykować, bo co jak co, ja nie jestem młody, jeżeli chcę zrealizować tą aspirację i poniekąd marzenie, to muszę to zrealizować teraz, a nie jak będę miał 40 lat, bo to już będzie praktycznie niemożliwe i trochę może głupio wyglądało, ale mimo wszystko chcę to zrobić teraz, no i teraz to realizuję z fajnymi sukcesami, bo mimo wszystko już mam te prawie 12 tysięcy, no może dzięki waszej pomocy zaraz dopniemy te 12 tysięcy subów na tamtym kanale, a to nie mało, bo to wszystko było właśnie rozwinięte dzięki tej ciężkiej pracy i robieniu kontentów i już tam dałem około 800 filmów na ten kanał, już tam mam niezliczone, a nie setki godzin live streamów, które robię regularnie, praktycznie codziennie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tamtym tematem i lubicie Koda i Warzone'a, to zapraszam was na tamten kanał. Różne porady są, jak grać lepiej i tak dalej, i tak dalej. Jednak nie da się ze mnie wyciągnąć tej osoby, która doradza innym, uczy innych i tak dalej. Ja też tam tym się zajmuję. Więc w sumie opowiedziałem wam, jak to wygląda na ten moment. Aktualnie trenuję treningiem FBW, Full Body Workout, 3 razy w tygodniu, plus 2 do 3 razy w tygodniu cardio, plus praktycznie codzienne rozciąganie i małe treningi na brzuch, czyli zaczynam sobie powolutku. Ja to nie tak, że jestem kompletnie zalany, to nie tak, że jestem kompletnie bez formy i muszę od początku... Nie, tak to nie wygląda, ale zaczynam sobie powoli, nie zmuszając się za bardzo do treningu, bo bądźmy szczerzy, po 10 latach miałem nie tyle co mały kryzys, ale trochę takie małe zmęczenie tym tematem i na całe szczęście mimo wszystko podświadomość nie pozwoliła mi się kompletnie zapuścić, bo jakieś tam pociągania były, jakieś tam większe spacery były, pilnowanie diety, nie zżeranie wszystkiego co widzę jest we mnie cały czas, no i dzięki temu nie zalałem się tak kompletnie jak świnia i nie muszę zaczynać od zera, tylko zaczynam od pewnego pułapu, a pamięć mięśniowa szczerze mówiąc zrobi swoje, więc chciałem was tylko pozdrowić, poinformować, że żyję, wszystko jest w porządku. Zapraszam na moje social media, Instagrama, bo tam za jakiś czas wrzucę story, jak wygląda mój trening, jak wygląda moja dieta, jakieś tam posty tego, co się dzieje u mnie. Oczywiście na tamten kanał, Alsquad Games, gdzie codziennie praktycznie streamuję, tam możecie też zadawać pytania odnośnie treningów, chętnie też doradzam. Oczywiście też dalej prowadzę podobiecznych alsquad.pl, tylko po prostu nie mam tych wszystkich ofert i opcji dostępnych, bo też nie starczyło mi czasu, żeby przyjmować więcej podopiecznych, więc jest to trochę okrojone mimo wszystko, ale zapraszam mimo wszystko serdecznie. Ja wam życzę miłego dnia, miłego weekendu, dobrych, udanych treningów, trzymajcie tej diety, jeżeli lecicie po swój cel i widzimy się w niedalekiej przyszłości na tym kanale i oczywiście na tamtym kanale praktycznie codziennie. Trzymajcie się i do zobaczenia.